Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Kolejny gratis od widza, tym razem od Dawida. Napisał do mnie na Messengerze, czy nie chciałbym skromnej paczuszki. Kurczę, no mówię, może inaczej. Standardowo napisałem, że nie wiem, kiedy to zrobię, że nie ma sensu i tam, znaczy może nie ma sensu, żeby się nie kłopotał, nie trudził, kurczę. Skromna paczka. To jest malutka, on twierdził, że to będzie mała paczuszka. Zobacz, jaki smok. Dziękuję ci bardzo, Dawid. Pozwolę sobie tutaj to od razu odkleić, żeby nie było widać danych osobowych kolegi, który wysłał tę paczuszkę. Dobra, będę rzucał, że tak powiem, pod siebie. Zapakowana niesamowicie, zaznaczone, że góra. Ciekawe, co tu jest. No, miało być skromniutko, tam kilka produktów, mówi tam parę nawet napisał chyba, z tego co pamiętam. Ogólnie mała paczka, no, mała, kurde. Zobacz, kawał paki. Słuchaj, dzisiaj mamy 1 kwietnia, prima aprilis. Paczkę dostałem chyba miesiąc temu, nie miałem kiedy jej odpakować, przepraszam, Dawid. Ale wiesz jak jest z czasem, niestety. O, no zapakowana jest ostro. Ojej, dobrać się do niej, kurde. Dobra, tetniemy jeszcze tu. O. Najlepiej jeszcze po palcu. Ładnie zapakowana, ładnie. Naprawdę elegancko. Dobra. A, za siebie. Teraz tu, żeby czegoś nie narozrabiać. Słuchajcie, 1 kwietnia, opony letnie założone. Woski 3 sztunie. Tak, 3, przepraszam, 3? Raz, tak. 3 sztunie. 3 czy 2? Raz, 2, 3. 3 sztunie. 3 sztunie położone. Okej. Okay. Przepraszam. 2 czy 3? Teraz, raz, 2, 3. 3 sztunie wosków położone. Słuchaj, i zima. Dzisiaj sypie niesamowicie. Środek zimy. Dzisiaj jadę na trening, żona jutro do pracy, a też ma letnie gumniaki, ale na szczęście na drogach, wiadomo, jest tylko mokro, śnieg nie zostaje, chyba że przymrozi, no to będzie niezła przeprawa. Kiedyś, jak się było pięknym młodym, to tam patrzył na zimówki. No dobrze. Ohoho, ohoho, panie, ileż tego tu jest. I jak ładnie zapakowane. No dobra, lecimy. Co my tu mamy? Pewnie połowy to nie będę znał, znając życie. Ale zapakowane. Ja pierniczę. Niektórzy sprzedający powinni się uczyć tego, jak pakować produkty. Okej. Okay. Tu jest poważnie. Przyjadę po butelce. Może uda mi się ją przeciąć. Co my tu mamy? Rozlało się. O kurczę. Nie mam pojęcia. Do pojazdów. Za pomocą urządzenia Martin obficie spłukać wodą. Polancy po... Kurczę. Słuchaj, Dawid, odezwij się do mnie, bo to się wylało i tak naprawdę ja nie wiem, co tu jest. Ale chyba jakiś mocny środek, bo farbę zażarło. Rozpuściło ją masakrycznie. Dobra, odkręcę, może niuchnę. Śmierdzi jak zasadowa piana. Prawdopodobnie to może być to. Dobra, bardzo śmierdzi. Bardzo mocny środek to musi być. Moim zdaniem. A, tu nie ma uszczelki. Dlatego. Innej opcji nie mogło być. Nie znamy tematu. Odstawiamy. Nie wiem, co to może. Idę po kosz. Że sobie tego od razu nie przygotowałem, nie? I tu będę sobie wrzucał. O, pyk. No dobra, to tu. Lecimy dalej. Co my tu mamy? To nas nie interesuje. Pady. Zamknięto komórkowy, one-stopowy jakiś, kurde. Tak, tak na moje... Na moje paluchy. Dobra. Gąbka. Znowu to samo. Ktoś się bawi w wycinanie padów. Widzę. Tutaj 150. Nieźle. Dobra. Tu też wycinane. Ten sam pad. Tu trochę mniejsze, trochę większe. O, proszę. Jest tego trochę. O, to bym sobie sam wyciął, miałbym na pady 50. Dobra. Co my tu mamy? O. G-Technica produkt, W5, cleaner,
i będziemy działać. Uniwersalny środek czyszczący, czyli taki kurczę APC, można powiedzieć. Dobra, okej, okay, super, nie miałem i już mam. Coś do szyb pewnie, zaraz zobaczymy. Opa! Ole zapakowane, rwij dziadzia! Jedziemy. Opa! Ależ pozabijane. Ładnie. Dobrze. Chcemy się tylko dostać do napisu. Autograf. Safir. O, kurde, to co mi obiecywał właśnie, że mi wyśle. Tego jestem bardzo ciekawy. To już nawet sobie zostawię tutaj na półeczce. Zaraz będziemy to wąchać. Będzie wstępna recenzja, jeżeli chodzi o zapach. Za to mizerem, kurczę. Przyjacielu, nie trzeba było. O, prawie się odkręcił. Nie trzeba było. No dobra. Wąchamy. Przyjemny. Zapach, słuchaj, woskowy. Naprawdę, taki woskowy zapach. Okej. Okay. Fajnie. I pstryk. Kolejne, znowu jakieś psikadełko. Kude Black. Tu będzie, to jest firma, czekaj, kurczę. Tebo. Nie miałem. Z tego, co pamiętam, on chyba mega przyciemniał. Tak mi się wydaje. Z Tebo będzie film. A, chyba w tę niedzielę? W tę niedzielę będzie film? Bo tu jest 1 kwietnia u mnie. Co będzie w tę niedzielę? Czy wosk, czy... Wiem, że będzie jakaś niewidzialną wycieraczkę. Mam od Tebo. Jedyne, co używałem. Nie wiem, czy już była, czy nie, ale chyba jeszcze nie było. Możliwe, że to będzie w tym tygodniu. Początek kwietnia właśnie. Tutaj mamy. Zaraz będziemy wąchać. Będziemy wąchać, jak się uda dostać do atomizera. Ale zapakowany, ja pierdzielę. I tu, i tak. Pięknie, odkleił to cudownie. Dobra. Tu widzę coś, kawałek. O, chyba dobrze zacząłem. Jest, idzie. Nie są to proste rzeczy. Dobra, tu już sobie poradzę. Wybacz, że tak długo trwa. No ale Dawid chciał, żeby wiadomo dojechało to w jak najlepszej kondycji, znając jak kurierzy dbają o paczki. Wcale mu się nie dziwię, że w ten sposób to pozawijał. Co my tu mamy? Tebo. Tak, zastosowanie. Kodemlak produkt, który nadaje wszystkim powierzchniom lakierowanym niesamowitą szklistość. O, śliskość, przepraszam. Oraz podbija głębię koloru. No. Zobaczmy, miuchnijmy to. I bez zapachu. Nic, kompletnie nie czuję. To może lepiej niż jakby miało śmierdzieć. Okej, okay, zbadamy teren. Nie lubię quick detailerów, ale zbadamy teren. Będziemy to... O, a tu co to? No nie, wosk. Oszalał, no. No kurde, oszalał. To jeszcze jak zapakowany, zobacz. Ha, 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 Tonina. A uberek był. Co za gość. Zobacz. Kurde, gościu, no... No nie wiem, co mam powiedzieć. No dziękuję bardzo. Dawid, no bardzo dziękuję. Ja pierdzielę. Pełny, nowy. No niesamowity. Niesamowity gość. A nie, smarowany, przepraszam. Już był, ale to nieważne. Tak czy tak. No zapach... Kurde, fajny. Świeży. Kurde, no rewelacja. Padzik jeszcze nawilżony. Ogień i dym. Albo nie był używany, tego nie wiem. Wygląda jakby nie był używany. Tyle wosku. No dziękuję ci bardzo, kurde. Ja to mam dobrze, co? Ha, ale dla was specjalnie następny wosk, który będę kładł, żeby się pojawił jak najszybciej na Wolwiaku, zejdzie. Jeden wskakuje od razu z tym Stoninem. No super, super. Ja pierniczę. I to jeszcze w woreczku z aplikatorem. Bogatości. No jaram się. Aż mi noga skacze ze szczęścia. Super. Bajka. Purboysa. Co my tu mamy? Spray and gloss. Dobrze. Kolejny jakiś kudeczek. Kudę jeden bodajże. Na kanale nie wiem, czy już był. Bardzo fajny. Ten będzie też fantastyczny i do tego będzie zajebiście pachnie. Chciałem powiedzieć fantastycznie. Tu coś, co tu jest? Jakieś kamyki? Krzemik? Coś? Jakiś przemyt? A może to kurczę? Ja nie spojrzałem. A to może jest odpowiednia plastelinka? Wiesz, o czym mówię, nie?
Wiesz, o czym mówię, co? Kroi się, kruszy. Ale nieważne, dla wtajemniczonych wiadomo, o co chodzi z plastelinką. No i zapach bomba. Super, świeży zapaszek, tak jak myślałem. Odstawiamy. Pyk. O, coś się polało. Idę po ściereczkę. Nie przygotowałem się też ze ściereczkami, widzisz? Tak to jest, tak na szybko wstałem. Jest standardowo, trochę czasu, nagram. O, na szczęście to jest surowy, nie trzeba będzie za wiele obrabiać. Jak wyjdzie, tak wyjdzie, to jest właśnie najlepsze. Tak samo i przy wypowiedziach, słuchaj, nie bawię się w jakieś cięcia, głupie, kurcze. Chyba, że mi się aparat rozładuje albo stwierdzi, że nie nagra. To wtedy tak, ale to też powtarzam wypowiedź. Chcę, żeby to było takie surowe, realne, a nie, że gdzieś przycinam, kombinuję, udaję, że ta wypowiedź musi być składna i fajna. Nie, ma to być tak właśnie, jak ja czuję, jak ja się bawię produktem. Ma być to surowe, chłopskie, proste. Bo jak niektórzy robią z detailingu, kurczę, jakąś tajemną wiedzę, jeden jegomość chyba zrozumiał, że poszedł, wziął złą stronę i zaczął robić normalne firmy dla blokersów. No, popatrz ty się. Kurde, co się stało? Takie życie. Ludzie głupi nie są. O. Jedziemy, ściągamy to. Kiche. Nie mam pojęcia, co to jest. Mycie plastików skóry. O, i już. Nie znam tematu w ogóle. Dawid mnie zaskoczył tutaj na maksa. O, przepraszam, że tak stękam, wzdycham, ale są emocje jak na grzybobraniu, ale zakleił. Nie miał litości. Dobrze. O, i pyk. Ciach. No. Chyba już nie jedną paczkę pakował. Z tego co widzę. Nie jeden gratis poleciał pewnie. O, dobrze. Okej. Co my tu mamy? BKM. Profi. Kokpit. Mycie plastików skóry. Środek renowacyjny do stosowania przede wszystkim do plastików wewnętrznych. W samochodzie. Nie nadaje nadmiernego połysku. Kurde, to teraz nie wiem jak temat ugryźć, bo zastosowanie prawdopodobnie to będzie takie dwa w jednym. Ale fajnie pachnie. Ale przyjemnie. Super. O, ładnie. Już mi się sam zapach podoba. Nie nadaje nadmiernego połysku, powoduje matową, suchą i antystatyczną powłokę. Idealnie konserwuje i odświeża plastiki. Chroni przed ponownym zabrudzeniem. Czyli traktujemy to jako dressing. Rewelacja. Fajnie pachnie, naprawdę. Taki świeży. Funky Witch Botox. Kurczę. Rewelacja. No, znam temat, dobry produkt, ale oczywiście na surowo dziadzia weźmie przy którymś autku i będzie się bawił. Zapach. Wiadomo. Ideolo. Fantastyczny. Przypomina mi marcepan. O tak. Marcepanik. Dobra, migdał. Super. No kurczę. Ale frykasy. Amor. Coś tam, kurde, nie wiem. Co to? A, dirchimika. Pięknie. Płyn do felk mają obłędy. Film na pewno już był. Samo mycie bezdotykowe tym produktem z tej firmy do felk jest po prostu obłędne. Nie wiem, jak nie zapomnę, propozycję wrzucę. Ale znając życie, to zapomnę. I podejrzewam, że tamta butelka to też będzie dirchimika. Tak. To będzie pewnie też, a nie, tutaj jest po polsku, to pewnie nie będzie. A może i będzie. Będzie pewnie, kurczę. No to będzie Dawid wiedział. Do niego napiszę i będzie wiedział, co jest 5. Na pewno się odezwie w komentarzu. Bardzo cię proszę, Dawid, żebym sobie mógł opisać, ale podejrzewam tu jakąś pianę aktywną, jeżeli chodzi o ten produkt. Co my tu mamy? Już czytam. Uniwersalny preparat przeznaczony do czyszczenia wewnętrznych części pojazdu, biura i tym podobnych. Usuwa zabrudzenia pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Ożywia kolory oraz nadaje czyszczonym powierzchniom przyjemny zapach. Rozcieńczyć z wodą,
rozpylić łatwo na czyszczonej powierzchni, wytrzeć gąbką lub niepylącą ściereczką, czyli taki uniwersalny skurczybyk. I to świeżo otworzone i śmierdzi niesamowicie. No, także taki chemiczny zapach, kto do mnie napisał? Krzysiu od ping-ponga, którego serdecznie pozdrawiam, od tenisa stołowego. Pytam je, czy dzisiaj jestem? Oczywiście, że jestem. Jakby dziadzi mogło nie być, ostatnio na meczu pograłem troszeczkę, 3 mecze wygrane, co mnie bardzo cieszy. W tym w debla też wygrane, czyli 4, czyli sukces goni sukces, słuchaj. Kolana cierpią, ale co zrobić, no. Im człowiek starszy, tym bardziej odczuwa, że żyje. Jak mnie nic nie boli, to znaczy, że coś jest podejrzane. Okej. Okay. To nie wiem, co tu jest, ale napiszę. Wizard, cleaner, Wirard, jakiś kurcze, Wirard. Bonet pod sufitki. A, no, no. Elegancko, zapach. Chemiczny, niestety, to będzie dobry produkt. Z reguły te super chemiczne super doczyszczają. Tak to jest, kurczę. Tu jeszcze sobie pozwolę, poczekaj. Ale jego mój zaklei, naprawdę, no. Bardzo ładnie, zadbał o to, żeby wszystko było ok. No to jedna butelka, wiadomo, no ale to, kurczę. Na tyle butelek tylko ona, że tak powiem, wylała. Dobra, to wyrzucam, to stawiam tu, to stawiam tu, to stawiam tu, 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 tu. Tu i tu, i tu, i tu, i tu. A, jeszcze tego skurczybyka nie otworzyłem i nie niuchnąłem. Zobaczmy, co tu jest grane. Chodź tu, przyjemniaczku. Ale się wyżyje. O ja, odreagowuję niesamowicie z tą taśmą. Jo, poszło. No dobra, słuchajcie, no co? Słuchajcie, słuchaj. Zawsze zwracam się, z reguły staram się zwracać do widza, nie do widzów, bo przy monitorku stwierdzam, że czy na telefonie oglądasz sam film, więc zwracam się do osoby fizycznej, nie do grupy. Teraz tak, niektórzy pisali, że dlaczego tak dziwnie, że nie do grupy. Ja wolę tak, zdecydowanie. Więc słuchaj, Dawid, w twoją stronę, dziękuję ci bardzo. Fenomenalnie zapakowane. Tutaj wiadomo, no prawdopodobnie nie ma uszczelki, bo tu widzę, chyba jest. Na koreczku pewnie, tak. Nie zwróciłeś uwagi, że tam nie ma uszczelki i stąd ten wyciek. Poprosiłbym ciebie, żebyś w komentarzu napisał, co tu jest, ale pojazdów. Pojazdów, zabrudzenia, antystatyczny, nie. Kurczę, połyszczający, pomocy urządzenia. Kurde, no i nie doczytam, nie ma opcji, nie ma szans. Nie ma takiej możliwości, nie ma szans. Ale podejrzewam, że to będzie ta sama firma. Prawdopodobnie. Dobra, słuchaj, no jest tego trochę. I kudeczki, a jeszcze to miałem niuchnąć. Taki, no, przyjemny, tak, przyjemny zapach, naprawdę przyjemny zapach. Co tu jest grane? Czyszczący sposób życia. W5 może być stosowany w różnych powierzchniach, do dywanów, poprzez felgi, aż do komór silnika. Mega uniwersalny produkt, czyli typowy APC. Ładujemy go, odpowiednie stężenie, gdzie chcemy, jak chcemy, z czym chcemy. Jest tego trochę, co? Zabawa będzie, kiedy? Dawid, nie wiem, nie mam pojęcia, mam naprawdę tego dużo, naprawdę dużo, nie będę skromny, od widzów dostałem, nie wiem, kiedy się z tym wyrobię. A wiesz, że ten rok są trochę inne plany, nie wiem, czy to do końca wyjdzie. Dziękuję ci bardzo. Tutaj, miazga, to jest w ogóle kawał puchy, kurde, no ale się, aż mi głupio tak troszeczkę, no kurczę, no taki wosk, no. I wiem, że już będzie petarda, bo Uber kładzie się obędnie, to będzie podobnie. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko, dziękuję ci bardzo za paczuszkę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie.